Grzegorz Kandziora, zawodnik drużyny Cup Gemini jest ze mną. Cześć. Cześć wszystkim. Dzisiaj debiutujecie w Pucharze Zimy 2018, tutaj na obiekcie Kopalni Futbolu. Pierwszy mecz za Wami, zwycięstwo z drużyną Inmedium 5-2. Co powiesz o tym spotkaniu? Na początku było bardzo ciężko. Widać, że kilka tygodni z chłopakami nie graliśmy. Nie jesteśmy też przyzwyczajeni do Kopalni. To jednak boisko jest troszeczkę inne niż to na zewnątrz. Także pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Dużo pozwalaliśmy przeciwnikowi, było 2-2. W drugiej połowie wyszliśmy troszeczkę agresywniej. Widać, że zaczęliśmy znowu grać tak jak w sezonie zimowym. No i wygraliśmy drugą połowę w miarę gładko 3-0 i skończyło się 5-2. Przed Wami dzisiaj jeszcze drugi mecz z drużyną Efekt. Czy to jest ta drużyna, której najbardziej się obawiacie w swojej grupie? Zdecydowanie tak. Wiemy, na co stać Efekt. W sezonie zimowym skończyli na trzecim miejscu, jak się nie mylę, u siebie w lidze. Tuż za Matikiem i jeszcze jednym zespołem, które to zespoły tak były niepokonane u siebie w lidze. Same zwycięstwa i remis między sobą. Także wiemy, że Efekt gra naprawdę świetnie. Graliśmy też z nimi w lidze. Jak zaczynał Efekt, to my zaczynaliśmy dokładnie tak samo w tej samej drugiej lidze. Wtedy przegraliśmy 4-1. No i mam nadzieję, że teraz uda się nam zrewanżować, aczkolwiek będzie to na pewno bardzo trudne spotkanie. Postawiliście sobie jakieś cele w tym pucharze? Czy wyjście z grupy będzie już Was satysfakcjonowało, czy liczycie na coś więcej? W tym pucharze nie postawiliśmy sobie żadnych celów. Chcemy przetestować kilku zawodników przed wiosną. Parę ludzi odeszło z firmy, parę ludzi ma kontuzje, nie mogło grać. Z niektórymi zawodnikami się rozstaliśmy po prostu, także uszczupliliśmy kadrę. No i w tym ten puchar traktujemy mocno testowo dla kilku graczy, głównie od przyszłego tygodnia będą nowi gracze wchodzić. No i zobaczymy, jak im idzie i wtedy konkretnie podejdziemy do wiosny. Gracie już u nas trochę czasu. Czy czujecie, że atmosfera w pracy się poprawiła dzięki temu, że tworzycie drużynę też na boisku? Wiesz co, nasza firma jest tak duża, że my się z większością ludzi nawet nie widujemy na co dzień w firmie, ale na pewno zauważyliśmy, że się poprawiło między nami. W pierwszym sezonie w ogóle nie było między nami interakcji, teraz zdarza nam się spotkać razem na mecz Ligi Mistrzów, czy wyjść w piątek i pospędzać trochę razem czasu. Także pod tym względem na pewno zauważyliśmy też, że jest atmosfera lepsza w zespole i też lepiej nam się gra pewniej razem, jak już troszeczkę czasu spędzamy też poza boiskiem. Okej. Ostatnie pytanie. Jak się nastawiacie na sezon wiosna 2018? No, zapewne trafimy znowu do drugiej ligi, także bardzo chcielibyśmy w końcu wyjść. Ta druga liga jest taka niefortunna, że nigdy nie wiadomo, z kim się będzie grało, bo przychodzi dużo zespołów, co sezon przychodzi dużo zespołów nowych, gdzie nie wiadomo, jaki prezentują poziom, więc zawsze trafia się ten jeden, dwa zespoły, z którym jest bardzo, bardzo trudno wygrać. No, ale my przez cały czas walczymy o awans, wiemy, że stać nas na grę przynajmniej na poziomie średniego pierwszoligowca, co nieraz udowadnialiśmy eliminujący teoretycznie silniejsze zespoły z pucharu. No także mamy nadzieję, że w końcu wyjdziemy z tej drugiej ligi i zajmiemy takie miejsce, w którym będziemy się czuć bardziej jak u siebie, czyli w tej pierwszej lidze. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak życzyć awansu do pierwszej ligi. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.